zwolnienie. Jak wspierać rodziców, rodzinę, która straciła dziecko? Zapraszam. Panie, dzisiaj taki trudniejszy temat. I trochę nagrywam ten filmik z taką nadzieją, że on Wam się nigdy do niczego nie przyda. Ale zaraz Wam podam statystyki, ile ciąż kończy się poronieniem samoistnym, mamy tutaj na myśli, czyli do 22 tygodnia, bo o 23 tygodnia mówimy już o przedwczesnym porodzie, tak? To okazuje się, że naprawdę jest to zjawisko, które dotyka, które występuje naprawdę dosyć często. W związku z tym, jak mówi moje ulubione przysłowie, si vis pacem, para bellum, czyli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, czyli generalnie lepiej mieć pewną, nawet chociażby taką małą wiedzę na temat, nie wiem, depresji, zaburzeń psychicznych, czy nie wiem, toksycznych ludzi, bo wtedy, gdy przychodzi jakiś temat, on nas po prostu wiemy, gdzie przynajmniej mamy szukać i mamy jakieś przynajmniej mgliste pojęcie na temat tego, gdzie możemy znaleźć odpowiedź na nasze pytania. Tak więc dzisiaj w ogóle będę Wam mówiła troszeczkę o takiej książce, która jest książką wydaną przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorką jest Julia Bueno, która napisała taką naprawdę bardzo dojmującą, powiedziałabym, książkę o poronieniu, żołobie i ukojeniu. Jak myślicie, dlaczego? No dlatego, że sama przeszła po prostu przez poronienie ciąży bliźniaczej. Opisuje to dosyć mocno w swojej książce. I tutaj opisuje tutaj tą całą taką grę, która następowała w niej, jak naprawdę bardzo chciała, walczyła o tą ciążę, jak leżała w szpitalu, co się działo. Opisuje też zachowania swojego męża, opisuje zachowania w tym wszystkim swojej rodziny, mamy na przykład. I stworzyła piękny obraz takiego bardzo czegoś bardzo ludzkiego, a jednocześnie bardzo, bardzo trudnego. No ale może zanim jeszcze Wam troszkę więcej opowiem o książce, bo naprawdę jest bardzo fajna, przeczytam Wam, bo mam zrobione notatki, bo jak żeby inaczej, jak to wygląda statystycznie, dlaczego w sumie powinniśmy mieć jakieś takie troszeczkę pojęcie na ten temat, jak się zachować w takim przypadku. Zapłodnienie u człowieka kończy się poronieniem w 30-50% przypadków. I to chodzi o to, że zapłodnienie, czyli bardzo często już tam w ciągu pierwszych tygodni następuje to samoistne poronienie. I mówimy tutaj o tym. A potem, gdy już mamy rozpoznane ciąże, to poronieniem kończy się około 10-20% rozpoznanych ciąż. Czyli 10-20, gdybyśmy mieli co dziesiątą ciążę, tak? Albo co piątą, prawda? No to już jest dużo. Najwięcej ciąż chronionych jest przed implantacją, czyli 50%, a po 8 tygodniu ciąży już tylko 10%. Po 13 tygodniu ciąży ryzyko poronienia wynosi już tylko 1-2%. I to jest wszystko dobrze, dodam, gdy my nie jesteśmy w tym procencie. Bo wiecie, procenty wyglądają tak bezosobowo, nie? Ktoś tam wyliczył, wiecie, miałam statystykę na studiach, to wiem, jak to się liczy. Natomiast to zupełnie inaczej wygląda, jak jest się po tych 13 tygodniach, czy po 22 tygodniu, czyli mamy przedwczesne porody, a też zupełnie inaczej to wygląda, jak mamy poronienia nawracające. I to jest też już zupełnie inna sytuacja, więc zobaczcie, liczby jakby pokazują pewne rzeczy, ale z drugiej strony nadajmy im trochę takiego ludzkiego charakteru. Badania prospektywne z użyciem bardzo czułych testów wykazują, że aż 25% ciąż kończy się poronieniem samoistnym przed 6 tygodniem ostatniej miesiączki. Czyli zobaczcie, to jest też dosyć duża liczba. I na koniec, oczywiście do 80% poronień dochodzi w pierwszym trymestrze ciąży. W pierwszym trymestrze ciąży. I tutaj muszę powiedzieć, ja wpisuję się też w ten krajobraz statystyczny, powiedziałabym, bo my z moim mężem straciliśmy nasze pierwsze dziecko właśnie w pierwszym trymestrze. Dlatego ten temat też, wiecie, on dla mnie nie jest taki statystyczny. On jest dla mnie naprawdę bardzo realny.
Oczywiście, wiecie co, bardzo dużo, gdy mamy tych poronień w czasie, w pierwszym trymestrze, no to mówi się, że 50-60% zarodków po poronieniu jest obciążonych jakąś aberracją chromosomową. Są tutaj też wady anatomiczne, są różnego rodzaju problemy zdrowotne i to leży generalnie. Jakby, wiecie, to są te przyczyny. Natomiast jedną z przyczyn wymienianych już tam, wiecie, wciórkiem jest także przewlekły stres. Jak wiecie z mojego kanału, przewlekły stres szkodzi nam dosłownie na wszystko, ale także na poziom reprodukcyjny, na nasze możliwości reprodukcyjne, czyli na płodność. Dlatego też no, jest to rzecz, na którą na pewno trzeba zwrócić uwagę w takich sytuacjach. Kogo dotyka poronienie? Jest jakby oczywiste, że wiecie, no kobieta traci dziecko, cała uwaga koncentruje się na kobiecie i rzeczywiście jest to ogromne przeżycie, wiem, sama to przeszłam. Natomiast badania właśnie tej autorki książki, Julia Bueno, zajmuje się dużo szerzej tym zagadnieniem, bo pokazywała, gdy opisywała swoją historię, opisała tam dużo różnych historii par, które i rodzin, które traciły dziecko jedno, czasami więcej na różnych etapach ciąży. Jak bardzo są to emocje, które dotykają nie tylko kobiety, ale mężczyzny i w ogóle całej rodziny. I teraz, jakie emocje towarzyszą poronieniu? Tutaj należy dodać jedną rzecz, mianowicie to, że są takie kobiety, które bardzo szybko nawiązują więź ze swoim dzieckiem. Bardzo często, i są tacy też mężczyźni, dodam, bo są takie historie, i sama znam takie, że na przykład kobieta mówi, ach, jak już byłam małą dziewczynką, to sobie wyobrażałam to, że będę miała dzieci, że będę robiła to, to i tamto. Potem mężczyźni bardzo często mówią, no i jak już byłem tam w takim wieku, to sobie myślałam, kiedyś będę ojcem, nie? Kiedyś to po prostu będę miał tego swojego dzidziusia, albo będę miał te swoje dzieci. I wiecie co, są ludzie, którzy naprawdę, gdy tylko pojawia się ta, wiecie, ta przysłowiowa kreseczka w naszym teście ciążowym, momentalnie oni skakują w tą rolę rodzica. Oni już po prostu mają, nawiązują taką silną więź i jest to dla nich łatwe. Dodam oczywiście, że są ludzie, dla których to w ogóle nie jest żadne duże przeżycie i czasami mamy też w parach taką sytuację, że na przykład kobieta bardzo przeżywa, a mężczyzna mówi, no tak, ale no, nie zdążył jeszcze nawiązać tej więzi, albo odwrotnie, że mężczyzna już jest bardzo taki zaangażowany, już widzi tam i on już, wiecie, kupuje wana, żeby mieć miejsce na wózek, a kobieta mówi, no tak, ale to jeszcze przecież nic się nie stało, więc posłuchajcie, sytuacje są bardzo, bardzo różne. Natomiast gdy dzieje się już cokolwiek i ta ciąża już jest rozpoznana, i my już widzimy to, no to oczywiście po poronieniu jest cała gama emocji, jest żal, jest smutek, jest po prostu cała taka, wiecie, feria różnych zachowań emocjonalnych, bardzo mogą być skrajne. Dlaczego? Bo przechodzimy najzwyklejszy w świecie proces żałoby. Macie filmik na temat żałoby na moim kanale, opłakać by pójść dalej. I rzeczywiście w tej sytuacji to także ma swoje zastosowanie. Z tym, że musiałam powiedzieć, że bardzo badania, nawet ta autorka tej książki mówi o tym, że badania są bardzo skoncentrowane na kobietach, jak kobiety to przeżywają, a tymczasem bardzo często jest tak, że mężczyźni nie tylko przeżywają swój smutek, ale jeszcze do tego starają się, wiecie, jakby tą kobietę, która jest w rozsypce emocjonalnej, hormonalnej, utrzymać. I tutaj należy zwrócić uwagę na to, że czasami jest tak, że kobiety toną w emocjach, a reakcją facetów jest to, że oni wolą wtedy podjąć jakieś zadania, które im pomagają poradzić sobie z trudnymi emocjami. I bardzo często potem powoduje to taki rozdźwięk, bo wydaje się, że mężczyzna jest nieczuły na potrzeby kobiety, podczas gdy on po prostu też musi sobie poradzić jakoś tak z sytuacją. Nie ma dokładnych statystyk, ale te badania, które robione, pokazują, że jeżeli czasami zdarzają się tak zwane baby clashe, czyli rozwody po narodzinach pierwszego dziecka, to po poronieniu rozstania następują znacznie częściej. Jest dużo większe prawdopodobieństwo. Więc widzicie, cała ta sytuacja, czyli sytuacja po prostu straty, odciska się dużym piętnem na rodzinie. Jaki z tego wniosek? Żałoba po stracie dziecka jest potrzebna obydwojgu rodzicom, czasami też na przykład babcia jest bardzo zaangażowana, czy dziadek. I wtedy potrzebują takiego przyzwolenia na to, żeby przejść żałobę. Autorka książki, o której dzisiaj mówię,
mówi o tym, że ona bardzo potrzebowała rozmowy z kimś, kto ją po prostu wysłucha i zrozumie. I w związku z tym, że bardzo przeżyła swoje poronienie, doszła do wniosku, że ona chce pomagać po prostu kobietom, które tu przychodzą, zaoferować im coś, czego ona nie doświadczyła. Czyli na przykład rozmowy nieosądzającej, kogoś, kto rozumie, umie zadać pytanie i umie pobyć w taki naprawdę sposób pełen szacunku. Tutaj ona też mówi o tym takich typowych tekstach, które jakby wiecie, ludzie z dobrej woli wtedy mówią. Ja też słyszałam właśnie takie teksty i tak trudno było mi naprawdę przyjąć je jakąkolwiek formę pocieszenia w stylu, a jesteście tylko jeszcze młodzi, to przecież wszystko jest możliwe. Jasne, że wszystko jest możliwe, ale w procesie żałoby, jak jesteś, musisz czuć to, że po prostu ktoś przy tobie jest i mówi, słuchaj, no bardzo mi przykro, jestem z tobą, nie? Następne, nie? A to tylko 5., 6. tydzień ciąży, to nie było dziecko, to był zlepek komórek, nie? No wiecie, znowu to samo. Jeżeli dla kogo to był zlepek, dla kogo dlatego był. Natomiast już dla pewnych ludzi to już jest naprawdę głęboka więź nawiązana i to już nie jest takie łatwe. Następny tekst, który często się ludzie, postaraj się zapomnieć. W sumie nic wielkiego się nie stało. Czyli wiecie, takie troszkę podważanie tego, co ty przeżywasz. Ty jesteś tutaj w rozpaczy. Ja doskonale pamiętam, jak my z moim mężem po prostu czasami siedzieliśmy wieczorem w łóżku i płakaliśmy, nie? Po prostu obydwoje płakaliśmy. W jakiś intuicyjny sposób, muszę wam powiedzieć, daliśmy sobie prawo do tego, aby to płakać. I to naprawdę przyniosło bardzo dobry skutek. Ale to była czysta intuicja. Natomiast myślę, że właśnie teraz powstają takie organizacje i na przykład w Anglii, nie? Ta Miscarriage Organization, która pomaga w fachowy sposób, ma przeszkolonych ludzi, którzy pomagają ludziom przejść przez ten trudny moment. Następny argument, który często się używa, to jest to, dobrze się stało, bo gdybyś donosiła to ciążę, to dziecko pewnie urodziłoby się chore. No patrząc na przyczyny poronień, być może jest to prawda. Tylko wiecie, w procesie żałoby znowu, pamiętamy o tym, że proces żałoby przechodzimy subiektywnie, przechodzimy go sami z sobą i musimy tak jakby opłakać pewną rzeczywistość, nasze plany, nasze zamiary, różne rzeczy, z którymi związaliśmy nasze serce i pragnienia, opłakać, żeby otworzyć się na nową rzeczywistość. Natomiast jak się uczyłam na psychotraumatologii, nieprzerobiona żałoba jest naprawdę przyczynkiem do bardzo wielu problemów, chorób itd. I tylko dlatego, że ciąża była we wczesnym stadium i że rodzice są młodzi czy też jacyś inni, nie powinniśmy, myślę, bagatelizować tego, co się dzieje w ich życiu. W takim razie, co może pomóc? I teraz przede wszystkim to, co tutaj ta autorka książki mówiła, że bardzo ważne są rytuały pożegnalne. I ja tutaj to potwierdzam, gdyż wielokrotnie na konsultacjach spotykałam się z takimi sytuacjami, gdy rozmawiam z moimi koleżankami, to człowiek ma potrzebę pewnych rytuałów. Wiecie, mamy śluby, mamy pogrzeby, święta. Rytuały pożegnalne, to jest taka fajna definicja, dają nam poczucie porządku i struktury w ciągłych negocjacjach z wypełniających nasze życie chaosem i niewiadomymi. Czyli to, wiecie, że mamy stypę, że rozmawiamy o osobie, która umarła, odeszła, jakby oswajamy tą nową rzeczywistość, jest tutaj szalenie ważne. I teraz wiecie, w tych wczesnych poronieniach właściwie jest tak, że no nie ma tego jakby, wiecie, pogrzebu, nie ma żadnego takiego zapewnionego rytuału, chociaż na przykład niektóre kościoły mówią, że to są takie dzieci utracone i się modlą o to. Natomiast potrzeba jest jakiegokolwiek rytuału, który pomoże nam to dziecko uznać, nazwać, a jednocześnie pożegnać. Bo jeżeli nie uznamy i wiecie, mówimy, a to tylko takie komórki i tak dalej, no to jak mamy to potem opłakać, nazwać, jeżeli to było, czy to nie było, prawda? Więc autorka w swojej książce właśnie mówi o tym, że bardzo często prosi o takie kobiety, które poroniły, żeby przyniosły przedmioty więzi. Czyli nie wiem, test, w którym to wyszło, nie? Czy badanie, wiecie, pierwsze USG, gdzie jest zaznaczone to dziecko z bijącym serduszkiem, tak?
Cokolwiek, czy na przykład, jeżeli matka pisała w tym czasie pamiętnik, to kartki z pamiętnika, kiedy ona opisuje swoje emocje, albo list pożegnalny, gdzie kobieta opisuje swoje emocje i mężczyzna, jak już wiemy, tak, może to robić, bo bardzo często z tej organizacji i pomocy fachowej korzystają także mężczyźni. Chociaż zdarza się oczywiście to dużo rzadziej niż jeśli chodzi o kobiety. Dlatego też rytuały pożegnalne są tutaj bardzo ważne. Ja do dzisiaj też pamiętam taką jedną osobę, która mi opowiadała, że straciła dziecko w pierwszym trymestrze ciąży i po prostu była tak rozżalona i nie mogła wyjść z tego żalu. Przestała lubić swojego męża, przestała lubić starsze dziecko, była zamknięta, drażliwa, no po prostu zamknęła się w emocjach. I dopiero zrobiła taki rytuał, że poszła, wzięła baloniki, takie ładne, doczepiła do tego jakieś tam taki pudełeczko z serduszkiem w środku i wypuściła to. To był jej rytuał pożegnania z tym dzieckiem. Inne osoby idą do kościoła, modlą się, nie wiem, proszą o jakieś błogosławieństwo. Są bardzo różne sposoby. Proszą o modlitwę kogoś też duchownego czy inną osobę. Bardzo ważne jest takie, wiecie, zamykanie rzeczy. I właśnie po to są te rytuały. Na przykład autorka książki też pisze o tym, że na przykład w Anglii są takie już instytucje, takie fundacje, które proponują takie pudełka pożegnalne, czyli właśnie tam w różnych rozmiarach, w zależności od tego, kiedy to się dokonało, i tam się wkłada właśnie te przedmioty więzi, o których Wam mówiłam, test, czy USG, czy też właśnie są jakieś takie ładne rzeczy, na których można napisać imię tego dziecka. Czyli to jest naprawdę bardzo ważne, żeby, jeżeli widzicie, że ktoś utknął w wyniku poronienia w takiej sytuacji, żeby podsunąć mu taką myśl, żeby pożegnał to dziecko i dał sobie szansę na to, żeby, wiecie, jakby była ta linia zapisana, data. Kolejna rzecz to jest więź z bliskimi i taka bezpieczna przestrzeń. No, tych emocji może być bardzo dużo, może być od żalu, histerii, gniewu, posłuchajcie, pomyślcie sobie, co chcecie, może być też depresja, wszystko. Dlatego ja myślę, że takie osoby po prostu potrzebują bezpiecznej przestrzeni. Wiecie, te tematy są takie trochę niewygodne. Wiadomo, że nie będziemy o tym mówić pierwszej, lepszej osobie, wiesz, no przeżyłam poronienie, no to są rzeczy raczej delikatne, więc raczej się je chowa. Ale z drugiej strony potrzebujemy bezpiecznej przestrzeni, z tą świadomością, że jest ktoś, kto nas wysłucha, ktoś, kto ze mną jest, kto mnie wspiera. I myślę, że też czasami osoba, która przyszła coś takiego, może poprosić, nie? Powiedzieć, nie wiem, cioci, mamie, bliskiej przyjaciółce, powiedzieć, wiesz co, ja, żeby sobie z tym poradzić, po prostu potrzebuję twojego wsparcia. Czy mogłabyś ze mną, nie wiem, pobyć, posiedzieć, posłuchać tego, co mam do powiedzenia, albo po prostu pomóc mi zorganizować właśnie jakiś taki rytuał pożegnania, bo ja się sama nie ogarnę. W to wchodzi także co? Oczywiście pomoc fachowa. I tutaj też czasami warto pójść do terapeuty, jeżeli sytuacja nam się przeciąga, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić emocjonalnie, pójść do terapeuty i powiedzieć, właśnie po to terapeuci są, że no przeżyłam coś takiego i czy moglibyśmy to przegadać, czy ja mogłabym, nie wiem, tych parę sesji porozmawiać na ten temat. Też wiem, że jest to bardzo, bardzo pomocne. Kolejna rzecz, która też jest bardzo fajna, to są grupy wsparcia i fora internetowe. No dzisiaj wiecie, co internet stwarza takie możliwości, że my możemy naprawdę być w różnych miejscach i dobierać takich ludzi, którzy przechodzą jakby podobną historię co my, taką co my. I są różne grupy dla rodziców i między innymi są też takie grupy, w których ludzie przeszli poronienie i wspierają się w procesie zdrowienia, w wychodzeniu z żałoby. Kochani, podsumowując, bardzo polecam Wam książkę Julii Bueno o poronieniu i żałobie i ukojeniu. To jest bardzo ważne. O poronieniu, o żałobie i ukojeniu. W tej kolejności. Myślę, że to jest taka książka właśnie, którą można byłoby na przykład podarować komuś, kto przechodzi taki proces, ponieważ jest ona napisana naprawdę bardzo od serca, bardzo w taki, powiedziałabym, bardzo, bardzo przystępny sposób, chociaż jednocześnie autorka naprawdę podaje dużo ciekawych badań, które
zostało dokonane, a także mówi o tym takim zmianie troszkę w podejściu do, nie wiem, chociażby do pochówku, prawda, dzieci, do praw rodziców, do czego rodzice mają prawo, do czego nie w takiej sytuacji. Więc książka jest też, tak powiedziałabym, takim trochę socjologicznym obrazem całego zagadnienia w różnych kulturach także. Więc myślę, że naprawdę bardzo fajna książka, która może być właśnie dana, wiecie, komuś, kto przechodzi ten proces, to jest raz, a jednocześnie może wyrażać nasze wsparcie dla osoby czy też rodziny, która jest w takim trudnym procesie. Kochani, to na tyle. Chciałabym Was oczywiście prosić o łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek i proszę Was o komentarze. Może sami przeszliście przez poronienie, może znacie takie osoby. Jak sobie dawaliście z tym radę? Pamiętajcie, że każda rada jest bardzo cenna. Chciałabym Was też zachęcić do tego, żebyście napisali, jakich tekstów byście nigdy w życiu nie chcieli słyszeć w takiej sytuacji, bo czasami, wiecie, warto jest pokazać jeszcze różne inne rzeczy, które słyszeliśmy, bo wiem, że bardzo wiele osób czyta te komentarze. Naprawdę, wierzcie mi, my tworzymy tutaj taką internetową właśnie społeczność, która się wspiera i tak jak ja to zawsze mówię, która chce, aby nam się po prostu żyło lepiej i przyjemniej. Ogólnie rzecz biorąc, w tym, że życie jest takim dosyć trudnym procesem, tak? Tak więc podsumowując ten temat, naprawdę nie naciskajcie na ludzi, którzy przeszli przez taki trudny moment, żeby szybko wychodzili, szybko zapominali, bo każdy musi takie rzeczy, proces żałoby przejść po swojemu. Ale możemy wspierać, możemy być, możemy ofiarować książkę, możemy po prostu dawać nasze serce, nasz czas i nasze wsparcie. A wtedy bardzo często te historie kończą się dobrze, tak jak u mnie. Zobaczcie, mam 5 dzieci i ta pierwsza historia już dalej jest bardzo w moim sercu. No ale już, wiecie, już pewne rzeczy potoczyły się dalej, więc myślę, że zawsze jest nadzieja i oczywiście życzę Wam dobrych zakończeń ogólnie wszystkich trudnych takich sytuacji. Do zobaczenia. Hej!